Dzień dobry moi drodzy, Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Dzisiaj muszę uczciwie przyznać się Wam do czegoś. E, muszę uczciwie Wam powiedzieć, że popełniłem błąd, jeżeli chodzi o nieruchomości, e, inwestycje w nieruchomości. E, bo jak wiecie, te osoby, które oglądają mnie na tym kanale, przez ostatnie ponad 10 lat zrobiłem ponad 500 flipów. E, Moje biuro pośrednictwa nieruchomości to są tysiące zamkniętych transakcji. Um, już nie jestem w stanie zliczyć. Ponad 130 gruntownych remontów. Na tym rynku nieruchomości zrobiłem bardzo dużo. I też zostawiłem sporą liczbę e, takich mieszkań e, pod wynajem w śródmieściu Warszawy, jak chociażby to, w którym jesteśmy teraz. E, wartość dzisiaj pewnie 750-800 tysięcy złotych. Kupione. 7-8 lat temu pewnie za 200, 220-230 tysięcy. Takie były wtedy ceny, jakby nie ma tu czym się chwalić, że wow, pół miliona w 8 lat. Tak? Każdy, kto zainwestował w tym czasie, wtedy tak miał. Coż dzisiaj tak ma e, po tym czasie. E, natomiast e, to jest coś, czego nie rozumiałem do czasu, kiedy nie połączyłem pewnych kropek. A właściwie to moi klienci, którzy część z nich wcześniej wpadła, zaczęli łączyć kropki. I teraz o tym największym błędzie, który popełniłem, który teraz bardzo intensywnie i mocno naprawiam. Tym błędem, zresztą popatrzcie na to, na ostatnie, popatrzmy 4-5 lat. Tak? Najpierw dopadł nas COVID, potem wojna na Ukrainie, która już blisko 2 lata się ciągnie, ta druga jej faza. Tak? Ukraińcy powiedzą, ona się zaczęła w 2014 roku i mają rację. E, ostatnie tygodnie to jest rozwój sytuacji na e, Bliskim Wschodzie i te starcia między Palestyną, e, Hamasem, Izraelem. Nie jestem specjalistą Bliskiego Wschodu, mogę coś mylić. Ja się zajmuję nieruchomościami i w tych nieruchomościach popełniłem błąd. E, I już wam mówię, co zrobiłem. Nie posłuchałem. E, mojego profesora od ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej. Ja pamiętam, chodziłem na konsultacje, doktora chciałem u niego pisać. Jest niesamowity człowiek, niesamowity umysł. I właśnie taka oczywista rzecz, którą mówi się każdemu studentowi ekonomii, zarządzania i każdy Polak powinien o tym wiedzieć. A brzmi to, to stwierdzenie brzmi następująco. Nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. A ja, Michał Kołtysz, warszawski inwestor, włożyłem prawie wszystkie moje jajka inwestycyjne w nieruchomości do jednego koszyka, a tym koszykiem jest Polska. Większość mojego portfolio inwestycyjnego, prawie wszystkie mieszkania, znaczy całe moje portfolio inwestycyjne nieruchomościowe na dzisiaj, właściwie to do niedawna, do kilku tygodni wstecz, było wyłącznie w Polsce. I trochę bagatylizowałem te zagrożenia. I choć dzisiaj też mam takie przekonanie, że prawdopodobnie, ale to już jest słowo prawdopodobnie, nic złego w Polsce się nie wydarzy, to nie czuję się komfortowo, muszę Wam powiedzieć. I to już od jakiegoś czasu nie czuję się komfortowo z tym, że znakomita większość mojego majątku znajduje się tutaj, w jednym miejscu, w jednym koszu. I gdyby coś się wydarzyło, co wszyscy mamy nadzieję, a Ukraińcy też mieli nadzieję, że się nie wydarzy. Gdyby się wydarzyło, no to, no to źle by to się dla mnie skończyło. W związku z tym od pół roku, od pół roku mocno działam, właściwie to nie całe pół roku, pięć miesięcy, mocno działam w Hiszpanii i tam dzisiaj buduję swój portfel inwestycyjny po to, żeby zdywersyfikować te, te, te inwestycje. Ponieważ wiem, że posypie się bardzo dużo pytań, czy sprzedaję tutaj te nieruchomości, niektóre tak, i powiem wam dlaczego. Dlatego, że one już zarobiły na wzroście wartości. Ja zarabiam na nieruchomościach na trzy sposoby. Tak. Po pierwsze, podnoszę ich wartość z pomocą Handy Design. To mieszkanie jest niesamowite, ono tak nie wyglądało. I cudownie się wynajmuje. I to jest drugi komponent mojego zarabiania na nieruchomościach mieszkalnych czyli wynajmuję je i na nich zarabiam. I trzeci, zarabiam na wzroście wartości. Tak naprawdę, przez ten najważniejszy komponent, jeżeli chodzi o największy zysk, to jest wzrost wartości w czasie. Na drugim miejscu pewnie byłoby podniesienie wartości przez projekty i wykonanie przez handy design. Na trzecim, dochody z wynajmu, chociaż to mieszkanie się świetnie wynajmuje i wstrzeliliśmy się dosłownie w krótkie okienko. Jestem w Polsce na cztery dni, jutro już wylatuję, wracam do Marbei. I w tym momencie jest jeszcze wolna, ale już dzisiaj o 11 oglądali klienci. Mówię do Weronika, jakby nawet chcieli od razu wynająć, nie ma takiej możliwości, umowa coś przyciągnijmy to do popołudnia. Więc te mieszkania już zrealizowały ten komponent wzrostu wartości. Ceny nieruchomości w Polsce rosną i w moim odczuciu będą rosły. Jest wiele elementów, które na to wpływają: bezpieczny kredyt 2.0. To, że właściwie brakuje mieszkań, tak, deweloperzy zatrzymali budowy i ta inflacja, i wojna, i tak dalej, i, i jeszcze te problemy logistyczne i niepewność przede wszystkim wynikająca z COVID-u, to wszystko doprowadziło do tego, że nie mają pozwolenia na budowę, coś tam zaczynają budować, ale, ale ciągle jest więcej kupujących, no i też jakby zaczynamy czuć powoli oddech spadających kosztów kredytów mieszkaniowych, więc to też dodatkowo napędza napędza pobyt na mieszkania. I część, dlatego część mojego portfela nieruchomości tutaj w Polsce upłynniam, sprzedaję, w większość zestawię, ale to jest coś, co, co jeszcze jakiś czas temu twierdziłem, że e, nic się nie wydarzy i prawdopodobnie nic się nie wydarzy, ale ja będę spał spokojnie jak te kilkanaście apartamentów będzie pracowało w Hiszpanii na Costa del Sol, a nie tutaj. I teraz Ponieważ jest to wielkie moje aha, a ja prowadzę ten kanał, mówmy się, to jest niszowy kanał, ten odcinek w ciągu miesiąca zrobi 3000 wyświetleń. Może 5 nie. nie mam większych aspiracji, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Natomiast jesteście ze mną od lat, więc pomyślałem, że się z wami podzielę moimi przemyśleniami. I są to, to, są to też te przemyślenia, które kuluarowe mam w Hiszpanii. Teraz organizuję, za dwa tygodnie widzę się na drugiej edycji Marbella Invest Camp z warszawskim inwestorem. Wszystkie miejsca są wyprzedane. Startujemy już z zapisami na trzecią edycję, przełom listopada-grudnia. Tu w opisie znajdziecie link do marbellainvestcamp.pl. Więcej informacji, tam można się zapisać. i Moi klienci, którzy przyjeżdżają na Costa del Sol, zarówno ci, którzy biorą udział w kampie, żeby, no to jest też super doświadczenie networkingowe, którego nie ma przy wyjeździe indywidualnym. Czy też osoby, które przyjeżdżają indywidualnie, kupić te tańsze nieruchomości od 400 do 600, 700 tysięcy euro, czy nasi klienci w obsłudze VIP przy tych nieruchomościach powyżej 2 milionów euro. Tak naprawdę mamy, mamy nieruchomości od 250-300 tysięcy euro do Właściwie taki, taka, którą teraz procesujemy jest w ok. za 4 milionów euro. Procesujemy sprzedaż, tak? Więc, e, więc jakby jest tam dla każdego coś do wybrania. E, ja nie będę w tym wideo, w tym nagraniu zatrzymywał się nad tym, jakie są korzyści inwestowania w Hiszpanii, bo... Bo one są oczywiste. Tak? To znaczy oczywiste, bo masz dywersyfikację portfela geograficzną. To, czego ja nie zrobiłem i nie czułem się pewnie, i teraz zaczynam spokojniej oddychać, jeżeli chodzi o mój majątek, zabezpieczenie tego majątku. Eee, drugi element to są dużo lepsze stopy zwrotu z wynajmu, jeżeli dobrze kupisz, jeżeli w odpowiedni sposób e, ten pośredni, który ciebie tam reprezentuje. A pamiętaj, jeżeli przyjdziesz do nas. I za naszym pośrednictwem kupisz nieruchomość w Hiszpanii, to po pierwsze, nie płacisz mi żadnej prowizji. Nikomu. Nie płacisz nam, kasa Ideal, Marbeja, żadnej prowizji. Po drugie, jako jedyni na całym Costa del Sol, ze wsparciem Handy Design przygotujemy dla Ciebie wizualizację i pełen projekt doposażenia Twojego apartame apartamentu, łącznie z zestawieniem materiałowym, mało tego, Zrobimy to za darmo dla Ciebie, a jak wybierzesz, że chcesz te rzeczy, to zorganizujemy transport, przywieziemy to z Polski, zmontujemy i oddamy Ci klucze do gotowego apartamentu. Takiego poziomu usług na Costa del Sol nie świadczy nikt. I za tą usługę, concierge service, którą realizujemy wspólnie z Handy Design, też nic nie zapłacisz. Więc wyższe stopy zwrotu, ale przede wszystkim to jest to, co mówią osoby, które przyjeżdżają z Polski. Michał, ja mam 7 mieszkań w Warszawie, ja nie chcę ósmego. Zwłaszcza, że ceny tych nieruchomości tam są bardzo zbliżone do tych, co oni kupują tutaj za rogiem. To znaczy, za metr kwadratowy, to my tam w Marbei czy na całym Costa del Sol mamy taniej często niż metr kwadratowy. Chociażby metr kwadratowy tego mieszkania jest dwa razy droższy od tego, co ja teraz kupuję dla siebie we Fuengi Roli w Higuerionie. W I więc A stopy z Warto są dużo wyższe. Tak? Gdzie ten wysoki sezon od początku czerwca do połowy mniej więcej września, to wynajmuje się tam wszystko. Jakby z piwnicami włącznie i z bardzo wysokimi stawkami za, za dobę. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to mądry system finansowania tego zakupu. Choć większość naszych klientów finansuje zakupy gotówkowo, to mamy też kilkadziesiąt procent klientów, którzy kupują przy pomocy hiszpańskiego kredytu, czyli kredytu z hiszpańskich banków na podstawie dochodów z Polski, więc taka możliwość też jest. Więc moi drodzy, gdybyście chcieli czegoś więcej dowiedzieć się na temat inwestycji, czy przylecieć do mnie, spotkać się ze mną, tam mamy, to jest genialne. Mamy 7 lotów z Warszawy każdego dnia, wylatuje samolot z Warszawy do Malagi, potem bierzemy samochód. 30 minut, 40 minut i jesteśmy na miejscu. A jak w Rolla, to 15 minut od lotniska tak naprawdę, więc, więc bardzo blisko. Ten lot trwa niecałe 4 godziny czy w okolicach 4 godzin w jedną stronę. Super logistyka. Mam klientów, którzy prowadzą w Polsce firmy. Przenieśli się tam. Teraz zaczynamy już od listopada spotkania biznesowe w klubie tam inwestora, przenieśli się tam, przenieśli się z rodzinami, dzieci poszły do szkoły a my latamy wspólnie samolotem na tydzień, czy cztery dni, tak jak teraz do, do Polski, żeby pozałatwiać te sprawy, które trzeba załatwiać. Dać pełnomocnictwa, sprzedać flipy, podpisać pełnomocnictwa do zakupu notarialne, czy kupić te flipy, które, które tutaj kupuję i wrócić tam, gdzie świeci słoneczko. Ja nie będę, moi drodzy, narzekał na pogodę, bo mieszkałem przez lata w Polsce. Jak mi przeszkadzało, to wyjeżdżałem do Tajlandii. Ćwiczyłem Tajlandię na grudzień, styczeń parę razy. Pogoda jaka jest, taką wszyscy widzą i lepsza o tej porze roku nie będzie. Ona jest bardzo dobra. Jak wyląduję jutro w Maladze i odbiorę, i to jest piękne, concierge. Samochodzik pod terminal, dostanę kluczyki, pan załaduje mi walizeczki i pół godziny później będę, będę u siebie w domu. To będę mieć w nocy 15-16 stopni, a w ciągu dnia 22-23 stopnie. Aku rad do tego tak naprawdę, żeby bardzo przyjemnie spędzać, spędzać czas. Także moi drodzy, nie popełniajcie mojego błędu. Ja bardzo szybko naprawiam teraz mój błąd, inwestując w nieruchomości tam. Powiem Wam więcej. Z trzech inwestycji deweloperskich, które obecnie prowadzę na różnym etapie, ja Wam pokazuję tylko jedną na moich insta stories, na nagraniach, na Instagramie. Zresztą zapraszam Was serdecznie na Instagrama, tam jest dużo więcej informacji. I ja tam do tej pory mówiłem, że ja te nieruchomości zostawiam. Handy design je wykańcza pod klucz e, i będą pod wynajem. Nie. Ja je sprzedaję w przyszłym roku w stanie deweloperskim e, z projektami handy design. Ktoś będzie chciał wykończyć, żebyśmy wykończyli, wykończymy. E, natomiast. Tak, bardzo dziękuję za ten nalot. E, natomiast sprzedaję je, biorę te pieniądze, które z tego i kupuję za nie trzy apartamenty w. Świetnej inwestycji, w jednej z inwestycji e, w Roli, bo tam czuję się bezpiecznie i bo chcę mieć tam do końca przyszłego roku kilkanaście apartamentów pod e, wynajem. Nie wszystkie otrzymam, bo ja niektóre z nich kupuję, tak jak wszyscy. Zresztą teraz tam na rynku pierwotnym kupujemy na etapie e, budowy albo pozwoleń na budowę. Nie szkodzi. Zapłacę teraz 30%, poczekam te dwa lata, odbiorę sobie. Do tego czasu przygotuję wszystko to, co jest potrzebne. W międzyczasie też kupię kilka tematów na rynku wtórnym, ale jednak koncentruję się na rynku pierwotnym, bo najemcy chcą ten dzisiejszy standard z rynku pierwotnego do, do wynajęcia i są gotowi więcej zapłacić i jest dużo więcej takich dodatków, takich klubów dla dzieciaków chociażby, dużo lepiej przygotowanych basenów, kortów do padla. Siłowni, których w tych starszych inwestycjach w takim wydaniu nie ma, więc w moim przekonaniu warto jest zainwestować się w nowe inwestycje deweloperskie na Costa del Sol. Także moi drodzy, jeżeli macie ochotę się ze mną spotkać na jednym z kampów, myślę, że widzę wartość, to znaczy widzę wartość tych kampów. Ja też mówiłem, że kończę z tymi kampami, to nie ma żadnego sensu finansowo. Finansowo nie ma sensu jakby dla mnie, bo to grosze, dużo zabawy, ale przez te kampy poznaję bardzo fajne osoby i mamy podobny mind flow, mamy podobne rozumienie inwestowania w nieruchomości, część z nich staje się naszymi klientami, ogarniamy dla nich absolutnie wszystko, wracają czy z żonami, czy, czy od razu przylatują na kampa, mamy kilka małżeństw na najbliższej edycji. Kampa, więc, więc myślę, że będę ten projekt starał się kontynuować co jakiś czas, więc zobaczcie, jaki jest kolejny termin Kampa. Gdybyście chcieli bardziej prywatnie przylecieć do nas, to też mój team pośredników, czy moi wspólnicy bardzo chętnie się z Wami spotkamy, czy ja osobiście was pozabieram do inwestycji, pokażę Wam, gdzie ja inwestuję i wybierzemy coś, co jest idealnie pasuje do Twoich potrzeb inwestycyjnych, a potem zajmiemy się tym od początku do końca. Będziesz chciał przylatywać, będziesz chciał przylatywać na dwa tygodnie, raz na kwartał, nie ma sprawy pozostałe zarządzamy najmem i jeszcze to, co zarobimy dla Ciebie po odjęciu naszego wynagrodzenia za zarządzanie, spłaci Ci kredyt na cały rok w, za sam wynajem w wysokim sezonie. Także naprawdę warto. Ja nie będę się rozwodził w tym nagraniu, dlaczego południe Hiszpanii, a nie jakieś wyspy e, Cypry, e, no, bo nie chcę jakby negatywnie się wypowiadać. Popatrzcie sobie, ile jest połączeń, popatrzcie sobie na dynamikę rynku, na bezpieczeństwo też, co jest dla mnie bardzo ważne. E, I proszę, nie ciśnijcie nam pod spodem tego okupas, bo okupas to piszą ludzie, którzy nigdy w Hiszpanii nie byli, niczego nie kupili, zielonego pojęcia nie mają. Ale powtórzę to jeszcze raz. Jak ktoś Wam się włamie do mieszkania, to nie jest okupa, tylko to jest włamanie, tak? Ochrona, wzywa policję, a każdy z tych kompleksów, w których sprzedajemy apartamenty, ma ochronę, dodatkowo stawiasz sobie prosty system alarmowy, czy bezprzewodowego Ajaxa, czy zwykłą kamerę z powiadomieniem na, na, na telefon, dzwonisz do ochrony, przyjeżdża policja, wyrzuca kogoś, nie ma żadnego okupa, więc nie dajcie się wciągać w te bajki pisane przez deweloperów w Polsce, żeby ludzie bali się kupować nieruchomości w Hiszpanii. To jest jedna wielka ściema, nie ma takiego zagrożenia, ono występuje, ale nie w tych nieruchomościach, które my sprzedajemy. Jak sobie kupisz dom gdzieś tam tanio w górach tak i go wynajmiesz, i najemca zapomni ci płacić, to może się tak zdarzyć. Zresztą nowy rząd w Hiszpanii pracuje obecnie z jeden z postulatów. Okej, okay, wszyscy wiemy, jak bywa z postulatami przekładanymi potem na rzeczywistość. Ale żeby znieść te przepisy, zliberalizować te przepisy dotyczące możliwości zajmowania pustych. Pustostanów nieruchomościowych w Hiszpanii, więc nie ma takiego zagrożenia. Nie słyszałem o jednej osobie, której by się to przydarzyło, i nie jest to możliwe ze względu na sposób zabezpieczenia tych nieruchomości. Tak? Czyli system monitoringu i żywa, fizyczna ochrona na miejscu, gdzie pan chodzi, nawet w moim kompleksie apartamentów, tam gdzie ja mieszkam, chodzi z latarką po ogrodzie i sprawdza, czy Misza się śmieje, bo go podglądał, jak, jak poszedł się kąpać. Tak? Ostatnio we, we wrześniu, wtedy, kiedy kręciliśmy pierwszego kampa. Teraz też miszka przelatuje do nas już za dwa tygodnie na drugiego kampa na drugiego i kilka tygodni później trzeci kamp Marbella Invest Camp. Warto jest zainwestować te kilka dni, dosłownie kilka dni przylecieć poczuć to miejsce. Tego się nie da opowiedzieć. Stoję na tym balkonie i kończę już, bo marznę. A te same rzeczy, które będziemy kręcili w połowie listopada, będą w temperaturach 20 stopni Celsjusza dużo przyjemniej. Gdzie do 22-23 siedzicie sobie na balkonie? I to, co jest dla mnie, i to, od czego zacząłem to nagranie i to, co jest najważniejsze dla mnie nie wkładajcie wszystkich inwestycji do jednego koszyka. Tylko dlatego, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest w miarę małe, to nie znaczy, że mając nowy samochód nie należy kupić autokasko, e, także z ryzykiem kradzieży. Tak? No, kiedy ostatnio ktoś ukradł Ci samochód? Tak? Czy kiedy ostatnio miałeś jakieś zdarzenie na, e, drogowe? E, I pomimo tego, że często przez lata jeździmy, nikt nam nie kradnie samochodów, nie mamy żadnych kolizji z naszej winy, to ciągle kupujemy autokasko przy nowych samochodach, bo to ma sens. Tak samo jest tutaj, warto jest się zabezpieczyć, warto jest część tego portfela inwestycyjnego, to już jest górka, to jest górka, te ceny troszkę jeszcze wzrosną, ale jeżeli kupiłeś 3, 4, 5 lat temu, naprawdę zrealizowałeś solidny zysk wynikający, no, solidny wzrost wartości zrealizujesz, zysk jak sprzedaż wynikający ze wzrostu wartości. Warto jest to zrobić, skontaktuj się ze mną, napisz, pomogę Ci zbudować Twój portfel inwestycyjny tam w Hiszpanii. I to co jest najważniejsze, to co różni rynek hiszpański od polskiego. Na tamtym rynku nie pobiorę od ciebie żadnego wynagrodzenia, żadnej prowizji, za nic mi nie zapłacisz, nie zapłacisz mi za mój czas. Pojeździmy wspólnie moim Range Roverem, ja zapłacę za paliwo i pokażę ci te inwestycje, które tam są, a ty wybierzesz dla siebie to, co uznasz za najlepsze. A można się pogubić, a można się pogubić. Bo ostatnio liczę ponad 800 inwestycji na Costa del Sol deweloperskich. Jakie przeglądam, a większość z nich analizujemy, przeglądamy, to większość z nich się nie nadaje do niczego. To znaczy, to jest taka inwestycja, trochę ktoś nieświadomy kupi i potem będzie miał problemy, więc wybieramy te, w których naprawdę wszystko klika. Dziękuję wam kochani bardzo serdecznie. Następny odcinek vloga, pewnie za dwa tygodnie już będziemy kręcić z Marbei, z kolejnego kampa z Marbella Invest Camp. A ja zapraszam Was serdecznie, wpadajcie do mnie, wpadajcie na kawę, lunch, kolację, czy na kampa, czy poza kampem. Do zobaczenia.